wszystkie sądy są. Stwierdzam prawomocność obrad dzisiaj na dzisiejszej sesji, wyższa 15 radnych, obecnych jest 11. Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali porządek dzisiejszej sesji. Czy ktoś zgłasza jeszcze jakieś porządku? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do realizacji porządku obrad. W okresie międzysesyjnym mieliśmy tylko jednego solenizanta, pana Agnieszka Tabora. W imieniu wszystkich radnych, wszystkich obecnych tu na sesji mieszkańców pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Przede wszystkim dobrego urzędowania na tym stanowisku, wielu, wielu sukcesów, jak najmniej problemów. Przechodzimy do punktu trzeciego. Protokół z 18 sesji Rady Miejskiej z 31 maja 2019 roku. Był wyłożony w Biurze Rady do wglądu, radni podpisali, zapoznali się z tym. Czy są teraz jeszcze jakieś uwagi może do protokołu? Nie widzę, w takim razie protokół 18 sesji Rady Miejskiej. Poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony jednogłośnie. Przejdę na stanowisko zapisane. Przechodzimy do czwartego punktu. Koniec porządku obrad jest to podjęcie 10 uchwał. I jako pierwsza projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Szczun za 2011 rok. I na początku prosiłbym o kilka słów pana burmistrza. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Ja bym w zasadzie sobie zarezerwował więcej czasu, gdy będzie dyskusja na temat tego sprawozdania. Wolałbym ewentualnie przygotować się do różnych głosów, które tu, jeżeli będą wypowiedziane. Natomiast no, chciałbym tu zwrócić Szanownym Radnym, tak mi się wydaje, że to jest chyba takie skojarzenie uzasadnione, że to jest udzielenie absolutorium nie tylko burmistrzowi, ale też i Radzie Miejskiej, bo ten budżet realizowaliśmy razem. Wielokrotnie ten budżet był zmieniany. Pozycje tam, które się w tym budżecie znajdują, były też i za uwagą radnych umieszczane. Natomiast sposób wykonania tego budżetu, no to już poddaje się pod ocenę Rady, bo to jest chyba rzecz najważniejsza. Natomiast no, chciałbym zwrócić uwagę na następujące sprawy. Pierwsza to taka, że ta polityka finansowa zarówno wydaje mi się, że po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków te proporcje są właściwe. No, dochody są wyższe, tak? Proszę? To dobrze. Dochody niższe niż, znaczy wydatki niższe niż planowano. Oczywiście jest to pole do dyskusji, czy zrealizowano wszystkie dobrze zadania, ale można też i postawić taką tezę, że zadania były wykonywane tak, żeby też i oszczędnie te środki publiczne wydawać. Bo to się tak może wydawać, że jak to są nie nasze w sensie własności pieniądze, to znaczy, że je łatwiej jest wydawać. A ja uważam, że właśnie, że są to pieniądze publiczne, to tym bardziej trzeba je szanować i właśnie pilnować, żeby były w sposób właściwy wydane. Wydatki były też i zgodne z polityką samorządu. Zabezpieczone środki na inwestycje. I tu nie było żadnego zagrożenia finansowego. Zabezpieczone środki na utrzymanie bieżące wszystkich instytucji gminnych, a to jest też ważna informacja, bo te instytucje obsługują mieszkańców. Parametry finansowe gminy się nie pogorszyły. Mamy po
zabezpieczenie dla Sztuńskiego Centrum Kultury, ale sami bezpośrednio żadnych kredytów i pożyczek nie zaciągamy, ponieważ te inwestycje finansujemy z nadwyżek, które zostały dużo wcześniej wypracowane i w świetle tego, co obecnie się w Polsce zaczyna w samorządach dziać, że gminy są, dwie pułapki wpadają, wysokiego zadłużenia i spadających dochodów, bo pogarsza się sytuacja gospodarcza, pogarsza się sytuacja dochodowa mieszkańców, a więc niższe podatki z PIT-u, niższe z CIT-u, pod znakiem zapytania podatki od majątkowe, szczególnie od działalności gospodarczej. Dlatego taka, powiedział, poduszka amortyzacyjna, którą wcześniej sobie wypracowaliśmy, która nam pozwala bezpiecznie finansować inwestycje, no to też i z tego sprawozdania finansowego za rok 2011, no te informacje są, że tak powiem, no, bardzo mocno uwypuklone w tym sprawozdaniu. Dlatego no, jest to, nie jest to jakiś wyjątkowy rok. Jest to kontynuacja wcześniejszej polityki finansowej i bardzo się cieszę, że komisja w czasie dyskusji nad sprawozdaniem nie było jakichś zasadniczych różnic zdań, kontrowersji, że może były wątpliwości tak duże, czy uwagi, które na przykład dzisiaj no, mogą stawiać pod znakiem zapytania, czy burmistrzowi to absolutorium powinno być udzielone. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi ten budżet zrealizować i moim pracownikom, współpracownikom, samorządowym, pani skarbnik, wszystkim kierownikom, szefom instytucji samorządowych i radnym również za to, że udało nam się ten rok 2011 właśnie po względem finansowym w taki sposób zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią Danutę Wiatrowską, skarbnika miasta i gminy, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Sztuk na 2011 rok, podstawa prawna, Rada Miejska w Sztuwie Pana Tomasz Barzyje, paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztuk na 2011 rok. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans wykonania budżetu gminy Sztum, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały, bilans jednostki budżetowej zbiorczych, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały, rachunek zysków i strat zbiorczych, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały, zestawienie bilans budżetu jednostki zbiorczych, które stanowi załącznik nr 4 do uchwały. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2011 rok zgodnie z artykułem 267 ustęp 1 punkt 1 i 3 i ustęp 3 zostało przedstawione Radzie Miejskiej i przesłane Regionalnej Izbie Obrony Prawnej w terminie do 31 marca 2012 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie do podjęcia uzasadnienia. Zgodnie z artykułem 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Wyżej wymienione sprawozdanie przedstawiono na wszystkich zaszczytowych komisjach Rady Miejskiej w Sztuwie, gdzie zaopiniowano je pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Jako pierwszego poproszę radnego Andrzeja Babieckę, przewodniczącego Komisji Wsi i Gospodarki Komunalnej. Bardzo. Dziękuję bardzo. Opinia nr 2 z 2012 roku Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy. Sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2011. Komisja Wsi Gospodarki Komunalnej Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 roku zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2011 rok, stwierdzając, że uzyskano dochody poniżej zakładanego planu, a wydatki ponoszone były celowo i oszczędnie, realizując zaplanowane w budżecie zadania. W wyniku głosowania komisja jest na głosie i wydała pozytywną opinię. Natomiast na posiedzeniu komisji w dniu 8 czerwca 2012 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym miasta i gminy Sztum
za rok 2011. Komisja wniosła uwagi w wyniku głosowania sprawozdania finansowego, zaopiniowała je pozytywnie. Na tym samym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011 roku. W wyniku głosowania informację zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz radnego Bartosza Mazewskiego, zastępcę przewodniczącej Komisji Edukacji, o przedstawienie opinii. Opinia numer 3/2012 Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy oraz sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2011. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, biorąc pod uwagę to, że dochody zrealizowane zostały powyżej założeń planowanych, a wydatki ponoszono w sposób celowy i oszczędny, realizując zaplanowane w budżecie zadania. Ponadto komisja w dniu 11 czerwca 2012 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym miasta i gminy Sztum za 2011 rok. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Na tym samym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011 roku. W wyniku głosowania informację zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz radnego Andrzeja Murawskiego o przedstawienie komisji, o przedstawienie opinii Komisji Finansów Publicznych. Bardzo proszę. Opinia nr 4/2012 Komisji Finansów Publicznych i Uchwały w sprawie sprawozdania wykonania budżetu miasta i gminy, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2011. Komisja się spotkała kilkakrotnie, tak Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 23 maja po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2011 jednogłośnie wyraziła opinię pozytywną, uznając, że wystarczy budżetu zgodna była zasadą celowości, legalności i oszczędności z odpadowaniem środkami publicznymi oraz osiągnięcią dochody powyżej zakładanego planu i realizacji zadań była zgodna z założeniami planowanymi. Komisja miała kilka drobnych uwag takich, gdzie mówiła właśnie, że dochody, tak jak pan burmistrz powiedział, że wydatki były około 10% mniejsze od planowanych, ale no, to jest zasada tak oszczędności. Mówiliśmy o wydatkach niektórych tam też, ale wiadomo, że jeszcze się tak nie narodził, żeby wszystkim dogodził. Życzyliśmy sobie, żeby wszystkie gminy takie miały taki budżet gminy jak nasz. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2012 roku komisja zapoznała się z sprawozdaniami finansowymi miasta i gminy Sztum za 2011 rok. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. I na tym samym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011. W wyniku głosowania informacji zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Na tej informacji dowiedzieliśmy się, jaki jest stan w tej chwili naszego mienia komunalnego, ile hektarów posiadamy w gminie, ile hektarów na terenie miasta. I wszystko też niektórych ciekawiło, gdzie, co, jak, które rzeczy zostały sprzedane w tym roku, które zostały jeszcze niestety na przykład nie poszły. Ale taka była informacja, liczyliśmy ją jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią Danutę Wiatrowską o przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2011 rok. Uchwała nr 06/2/326/E/1/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z dniem 8 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2011 rok. Podstawy prawne już nie będę czytała. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Zygmunt Banach, przewodnicząca, Alicja Siutkowska, członek, Roman Federyński, członek, opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2011 rok. W dniu 30 marca 2012 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2011 rok.
Przedłożone sprawozdanie składa się z części opisowej, tabelarycznej i graficznej. W części opisowej ze sprawozdania w pierwszej kolejności przedstawiono dokonane zmiany budżetu, a następnie szczegółowo omówiono wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W zakresie dochodów dodatkowo przeanalizowano wpływy podatkowe i inne zagadnienia z zakresu podatków i opłat miejscowych, a także w tej części przedstawiono zrealizowane dochody według struktury. Natomiast w zakresie wydatków umieszczono je ze uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. W głównej części tabelarycznej realizację dochodów przedstawiono podane kwoty planu i wykonania wszystkich źródeł dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki przedstawiano podając kwoty planu i wykonania według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Przedstawiono także odpowiedni podział wydatków bieżących. Tak, opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej możliwość oceny wykonania budżetu, jak też spełnia wymogi określone postanowieniami artykułu 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Biorąc pod względem formalną prawdę, przedłożone sprawozdanie wykonania procesu zgromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawiedliwości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że dochody ogółem wykonano w kwocie 52 356 092,15 zł, co stanowi 102% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 45 129 437,65 zł, to stanowi 102,9% planu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 51 925 938,75 zł, co stanowi 93% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 648 215 zł, co stanowi 91,9% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13 277 722 zł, co stanowi 86,1% planu. Nadwyżka budżetu za 2011 rok wynosi 40 153 zł 40 groszy. Na koniec 2011 roku jednostka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Udzielone poręczenia i gwarancje wynoszą 7 273 493 zł 80 groszy. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2011 roku wyniósł 4 287 429 zł i 63 groszy i w stosunku do stanu na koniec 2010 roku wzrósł o 21,97%. Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w dalszych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało różnic. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od wydarzenia. Przewodniczący składu orzekającego wybór pan. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jak wynika z opinii poszczególnych komisji, tej regionalnej Izby Obrachunkowej, wszyscy pozytywnie oceniają wykonanie budżetu, szczególnie się podkreśla zwiększone dochody, wyższe od planowanych, natomiast wydatki nieco niższe, a to się łączy z dobrą gospodarnością, prawda, czyli rozsądnie jest prowadzona ta polityka finansowa. Jeżeli nie ma innych głosów, to uchwałę poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za.
Przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej uchwały, a mianowicie dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztorki z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Adama Kaszubskiego o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztorki. Jeśli Państwo pozwolą, pozostanę na pozycji siedzącej, ponieważ jest sporo tekstu, od razu pytanie do pana przewodniczącego, czy mogę uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z jednym razem już po prostu przytoczyć i tak, jako następny. Jako następny, tak? Dziękuję. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztubie z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum za 2011 rok. Komisja w składzie Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, Cydzielą Kielicz, wiceprzewodnicząca Komisji, Wiesława Pomocka, członek Komisji, Tadeusz Buber, Górowiecki, członek Komisji, Bartosz Mazerski, członek Komisji. Działając na podstawie, tu przytoczona podstawa prawna, Komisja Rewizyjna po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i informacji o stanie mienia miasta i gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie panu Leszkowi Dabrowi, burmistrzowi miasta i gminy Sztum absolutorium za 2011 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia miasta i gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011 rok, Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum panu Leszkowi Taborowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie panu Leszkowi Taborowi, burmistrzowi miasta i gminy Sztum absolutorium za 2011 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: za udzielenie absolutorium 4 głosy, przeciw 0, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum panu Leszkowi Taborowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok. Na podstawie, jeśli przytoczona podstawa prawna, Komisja Rewizyjna w następującym składzie osobowym: Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, Cydzia Mąkiewicz, wiceprzewodnicząca Komisji, Wiesława Kałowska, członek Komisji, Tadeusz Buber-Górowiecki, członek Komisji, Bartosz Mazerski, członek Komisji, na posiedzeniu 8 maja i 1 czerwca 2012 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2011 z rozpatrzeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej, to jest Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji i Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 51 337 400 zł. Dochody wykonano w kwocie 52 356 092 zł, co stanowiło 102% planu. W tym planowane dochody własne na kwotę 16 333 787 zł, wykonano w kwocie 16 519 580 zł, co stanowiło 101,2% planu. Punkt drugi. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 57 473 103 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 51 925 939 zł, co stanowi 90,3% ogółu planu. Punkt trzeci. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 15 418 074 zł. To stanowiło 26,82% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 13 277 723 zł, co stanowi 86,1% planowanych wydatków na inwestycje. Punkt czwarty. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 42 055 030 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 38 648 216 zł, co stanowi 91,9% ogółu planu. Ze zrealizowanych wydatków ogółem 84,69% przeznaczono na zadania własne, a 13,15% na zadania zlecone.
i 2,15 ogółu na zadania na podstawie porozumień między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Punkt 5. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2011 roku stanowił kwotę 6 135 704 zł. Budżet gminy zamknął się za rok 2011 na wyższą wysokości 430 193 zł. Punkt 7. Miasto Jedyna Sztur na 31 grudnia 2011 roku nie posiada wymaganych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2011 roku. Skutki obniżenia górnej stawy podatku za 2011 rok wyniosły 486 732 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatku za 2011 rok wyniosły 557 744 zł. Łącznie stanowi to kwotę 544 478 zł. To jest 1,4% realizowanych dochodów. Punkt 9. Komisja Miasta i Gminy realizują zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności, gospodarowaniu środkami publicznymi. W ramach oceny realizacji budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2011. Wniosek końcowy. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie pozytywnie opiniuje realizację budżetu, która stanowi podstawę do udzielania absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażono w uchwale w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum za 2011 rok, analiza sprawozdania finansowego, sprawozdanie z planowania budżetu gminy za 2011 wraz z opinią Regionalnej Instytucji Rachunkowej daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2011 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Dziękuję bardzo. I teraz proszę o przedstawienie uchwały Regionalnej do Rachunkowej. Uchwała nr 92 łamane przez G, 326 łamane przez A, łamane przez 1, łamane przez 12 składu orzekającego Regionalnej Instytucji Rachunkowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2011 roku. Na podstawie, i tu przytoczona podstawa prawna, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum, skład orzekający Regionalnej Instytucji Rachunkowej w Gdańsku, osoba Zygmunt Wałęsa przewodniczący, przewodniczący, Alicja Szybkowska członek, Roman Pendrejewski członek, opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uzasadnienie. W dniu 4 czerwca 2012 roku wpłynęła do Regionalnej Instytucji Rachunkowej w Gdańsku uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum za 2011 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum Pazuryszkowi Taborowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok. Z przesłanych dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie po zapoznaniu i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, sprawozdania finansowego, opiniami Komisji Rady Miejskiej oraz informacji o stanie mienia komunalnego na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2012 roku dokonała oceny wykonania budżetu za 2011 rok. W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta i gminy za 2011 rok oraz postanowiła złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Sztum. Przyjęcie przez Komisję powyższego wniosku poprzedzone zostało dokonaniem analizy wykonania dochodów i wydatków budżetowych, realizacji zadań inwestycyjnych oraz wydatków na nie poniesione. Dochody wykonano w kwocie 52 356 92 zł, to jest 102% planowanych dochodów, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51 925 939 zł, to jest 90,3% planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 13 277 723 zł, to jest 86,1% planu. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat,
oraz wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2011 rok. Swoją opinię komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie materiałów źródłowych, na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez burmistrza. Pozytywna ocena działań burmistrza miasta i gminy Sztum w zakresie realizacji budżetu dokonana przy uwzględnieniu kryterium celowości, legalności, rzetelności i oszczędności uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie terminalnej izby obrachunkowej w terminie 14 dni od jej przyjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram teraz dyskusję. Nie ma dyskusji, bo opinie były pozytywne wszystkie, też łącznie z poprzednią uchwałą. Wobec tego przeczytam teraz projekt uchwały Rady Miejskiej Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrza miasta i gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok. Na podstawie tu występuje, wypisane są podstawy prawne. Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zapoznaniu się z informacją o stanie mienia miasta i gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum Leszkowi Taborowi za wykonanie budżetu miasta i gminy za 2011 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz zapoznaniu się z informacją o stanie mienia miasta i gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Sztum Leszkowi Taborowi wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. I poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Czy pan burmistrz może się odpowiedzieć? Tak, na słowa. Dziękuję bardzo. Panie burmistrze, panie kurde, ja powiem. Czy panu burmistrzowi udało się zwiększyć majątek gminy? Jeszcze raz tak jest, to zarobiliśmy za 2 miliona. To co w grobie na pewno kupować? Ja wydałam ten majątek i tych mieszkańców nie zrobiłam. Tylko do wartości będzie trafić, ale jak na przykład. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu 4.3. Proszę panią Danutę Wiatrowską o przedstawienie projektu uchwały zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Proszę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy. Rada Miejska w sprawie uchwała to następuje paragraf pierwszy. W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 757 obsługa długu publicznego do działu 757.04. Rozliczenie z tytułu poręczeń gwarantów udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wydatków bieżących, wypłat z tytułu poręczeń gwarantów udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do składu w danym roku budżetowym w kwocie 40 tysięcy złotych do działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 921-93 pozostała działalność. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenie i wsparcie organizacyjnej bądź załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załączniku nr 2 uchwały Rady Miejskiej nr 18, łamane 161, łamane 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Plan wydatków majątkowych na rok 2012 w dziale 521 Kultury i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zmienia się duch finansowania zadania inwestycyjnego, rewitalizacja terenu Fosy Średniowiecznego Miasta Rotacyjnego do wraz z przyległymi gminami. Zmienia się wydatki bieżące, budżetowe, przepraszam, o kwotę 10 tysięcy złotych, a zwiększa inne źródła zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowe wydatki, jak zabierają załączniki
numer 1 i 2 do niniejszej uchwały. Paragraf ogłusza, co widzicie, że nie podjęcie. Czy ktoś Państwu zasadzie chęć? Projekt uchwały przedstawiono na Komisji Finansów i opiniowano na pozycję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać, 40 złotych na wydanie książki tutaj w Instytucie Logistyku, tak i że powiem, historii miasta, co wchodzi w skład tego, co, na co wydatkujemy te 40 tysięcy konkretnie? Czy to są same wynagrodzenia dla osoby, które stworzą tą książkę, czy to już jest drugie ze wszystkich konkretna inwestycja, czy tak powiem, tak, więc proszę Państwa, taka dyskusja się w gronie historyków po dłuższy czas toczy, ale nie tylko historyków, ale i mieszkańców, czy środowisk, czy też stowarzyszeń zainteresowanych no, propagowaniem naszej lokalnej historii, żeby właśnie podjąć, żeby samorząd właśnie, tylko na samorząd w tym przypadku można liczyć, podjął się opracowanie monografii no, sztum czy ziemi sztumskiej. Początkowo ta koncepcja była szersza, żeby się podjąć, tak powiem, po Bożemu od początku do końca, ale jest to zbyt trudne zadanie z różnych względów i merytorycznych, i żeby znaleźć odpowiednich autorów, ponieważ też tak sobie wydyskutowaliśmy, że nie ma być to takie dzieło typowo naukowe, tylko właśnie taka historia bardziej w wydaniu popularno-naukowym, żeby było to nie tylko dla historyków czy dla znawców historii, ale po prostu dla mieszkańca, przeciętnego mieszkańca, żeby spopularyzować tę historię. I ostatecznie zamierzenia były dużo większe i proponuję radnym po tych właśnie konsultacjach, żeby podjąć się wydania monografii XIX i XX wieku sztumu i ziemi sztumskiej, ponieważ w bibliografii historycznej tu jest luka, tu praktycznie nie ma opracowań, za wyjątkiem takich incydentalnych dotyczących różnych wątków, postaci i tak dalej, ta historia nie jest spisana. Jednocześnie jest duża dysproporcja między tym, czym dysponują środowiska niemieckie, a naszymi wydawnictwami. Praktycznie naszych polskich nie ma i te wydawnictwa, z którymi mamy do czynienia, one po prostu dużo pokazują no, w sposób taki no, nieproporcjonalny do tego, co było w tej historii. Uważamy, że powinna być właśnie pokazana ta historia w aspekcie wielopaństwowości, wielonarodowości, wielokulturowości, wieloreligijności. I w związku z tym, że w ubiegłym roku była 90. rocznica plebiscytu, w tym roku 90. rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech, to są to właśnie takie okrągłe rocznice, które wydaje mi się, że są dobrym uzasadnieniem właśnie podjęcia próby spisania tej monografii. To byłoby na podpisanie umów o dzieło z autorami. Natomiast koszty drogi to będzie oddzielna sprawa. Czyli 40 tysięcy złotych, to wynika z takiego wstępnego rozdania, bo już żadne umowy nie są podpisane, bo nie mogą być podpisane, ale z rozmów z historykami. Takim redaktorem naukowym ma być profesor Głubokęski, który jest dziekanem Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, mieszkańcem Kościszewa, wcześniej był mieszkańcem Malborka. I też konsultujemy wybór ewentualnie autorów do opracowania właśnie historii XIX i XX wieku. Łącznie z tą historią powojenną, jest bardzo duża luka, i z taką historiografią czy monografią, taką, jeżeli chodzi o fakty tego, co działo się na ziemi sztumskiej po 1990 roku, czyli zahaczymy również o historię współczesną, o historię państwa. Także takie są zamierzenia i bardzo bym prosił właśnie o wsparcie tej propozycji. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem idea jak najbardziej słuszna, ale nie za te pieniądze. Panie burmistrzu, że za 40 tysięcy powinniśmy mieć gotową książkę, ja myślę. No, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo duża kwota. 40 tysięcy to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. To jest ile? To jest metrów chodnika. Tak, tak. Ma pan radny rację, dlatego
jak będziemy robić rozeznanie wśród autorów, to do pana radnego też się zwrócimy z złożeniem propozycji napisania takiego dzieła właśnie, bo to się tak wydaje, proszę państwa. To przed chwilą udzielaliście mi absolutorium i tam podkreślaliście w swoich wnioskach o celowości, oszczędności, tak, legalności i tak dalej. Naprawdę ja się kieruję i mówię to uczciwie, tak jak to tutaj jest proponowane. Można się spierać, czy te metry chodnika, czy ta wartość intelektualna, którą bardzo trudno przeliczyć. Proszę też zwrócić uwagę, ile my płacimy za różne dokumentacje projektowe, prawda, budowlane. To też jest wartość intelektualna. I oczywiście ważymy, żeby te pieniądze no, tak lekką ręką nie wydawać, to też jest pewna wartość intelektualna. Wydaje mi się, że jeszcze żadnych umów nie podpisuję, to jest propozycja dla radnych. Jestem przekonany, że po tej dyskusji każdy z radnych zapyta tam kogoś, a słuchaj, ile taka książka może kosztować. Wydanie samych folderów, które na przykład teraz robimy z projektu promocja Zamki Gordyńskie i tak dalej, które tutaj robimy naszymi siłami wspólnymi urzędników i tak dalej, żeby przygotować zawartość tego, ale sam druk ile kosztuje? I tak, jeżeli to będą, będą podpisane umowy, żeby radni na to przeznaczą środki, trzeba będzie dodatkowe środki wyasygnować na druk. Proszę się też zapytać w tych samorządach, które już wydały monografię, ile takie dzieła kosztują. Można się zapytać w Mamboku, można się zapytać w Fidzynie, można w wielu innych miejscowościach, dużo mniejszych od Sztumu. Ja uważam, że właśnie z racji tej 90. rocznicy plebiscytu na Powiślu i 90. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech, kiedy jeszcze no, są świadkowie czy rodziny też, które nam chcą pomóc, zasłużone dla polskości w gromadzeniu tych materiałów i tak dalej, to my powinniśmy właśnie, to jest ostatni moment, żeby podjąć się takiego dzieła. Taka jest ocena historii naszych tutaj lokalnych. Jestem przekonany, że każdy teraz zasięgnie języka, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja proponuję to, co, że tak powiem, wstępnie zostało wydyskutowane, to nie znaczy, że to już się tak mówię. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 10 głosami za i 2 głosami wstrzymujących. Dziękuję. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Poproszę teraz panią Kazimierę Demińską z Urzędu Księgowo-Szumskiego Centrum Kultury o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szumskiego Centrum Kultury w Sztumie. Tylko prosimy panią Kazię, do tego może bliżej, tak? To do stołu poprosimy, to wygodniej pani będzie. Dobrze. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o rachunkowości Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, który stanowi załącznik numer 1 do uchwały, rachunek zrzutki strat, który stanowi załącznik numer 2 do uchwały, informację dodatkową, która stanowi załącznik numer 3 do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega potwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia finansowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Dziękuję bardzo. Teraz dyskusję. Tak, projekt był przedstawiany na komisji, uzyskał pozytywną opinię. Jeżeli nie ma uwag, to projekt do głosowania. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie wynikiem 12 głosów za. I poproszę teraz panią Sylwię Mąkielewicz, dyrektora Mackiewicz. Tak, dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za powyższe wsparcie. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sztum. Na podstawie przywołanych przepisów prawa Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy.
Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w bezpiecznych miejscach gminnego ośrodka pomocy społecznej w Sztumie, w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przekształcie uchwała nr 49, łamane na 384, łamane na 2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnio stało miejsce zameldowania, posiadały na terenie gminy Sztum. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. Czy przedłoży załącznik numer 1? Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Stanowi o doświadczenia niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego w własnym zakresie z różnych powodów. Na terenie gminy Sztum zadanie z zakresu wsparcia realizuje Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej za pomocą ośrodków wsparcia wymienionych w paragrafie 2 ust. 2 uchwały, do których osoby pozbawione schronienia, w tym bezdomne, kierowane są na podstawie pisemnego skierowania oraz wydanie decyzji administracyjnej przez dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sztum. Wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie schronienia wybierają się osoby posiadające własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe, stąd w pełni uzasadniono staje się konieczność określenia przez Radę Miejską jako organu właściwego zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia. W zaproponowanej tabeli nie są pobierane opłaty w stosunku do osób o dochodach nie przekraczających kryterium dochodowego zgodnie z zapisami artykułu 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że osoby nie ponoszą opłat, jeśli dochód osoby nie przekracza kryterium dochodowego. Tabela określa wysokość odpłatności za pobyt w procentach liczone od dochodu osób przebywających w ośrodku wsparcia. Koszt pobytu w ośrodkach wsparcia nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnio stało miejsce zameldowania, posiada na terenie gminy Sztum, obejmuje całodobową możliwość korzystania z placówki oraz wyżywienia. Sugerowane w projekcie uchwały zasady odpłatności zachowują równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych gminy, czyli koszt finansów publicznych, a możliwościami osób korzystających z pomocy. Wskutek waloryzacji emerytury i rent w roku 2012 zmieniła się sytuacja dochodowa osób korzystających z pomocy społecznej. Ustalenie odpłatności w oparciu tylko o dotychczasową tabelę opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia określoną w uchwale przywołanych wcześniej w tytule projektu uchwały nie określa zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia tych opłat. Tegoroczna waloryzacja potwierdza potrzebę ustalenia częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, ponieważ w niektórych przypadkach przy 100% ponoszenie opłat osobie bezdomnej, która pokrywa znaczne koszty leczenia, gdy znalazła się w trudnej losowo sytuacji, nie pozostają żadne środki finansowe na zaspokojenie tych potrzeb. W myśl artykułu 97 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Uchwała proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską w Sztumie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Edukacji i Wysokości Zatrzymał. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Widzę. W takim razie projekt uchwały podaję do głosowania. Kto za przyjęcie, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, wyrażona głosami za. I poproszę również panią Sylwię Mackiewicz o przedstawienie kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego spełnienia opłat i również trybu ich pobierania. Na podstawie przywołanych przepisów prawa Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład tych usług określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tych pobierania tych odpłatności określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 7 łamane na 40 łamane na 2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych
14/2008 Rady Miejskiej Sztumie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały wcześniej przeczytanej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W myśl artykułu 50 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania płatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia do opłaty, jak również tryb nich pobierać. Miejska Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, zaproponował wprowadzenie zmian w zapisach dotychczasowej uchwały, czyli uchwały nr 7/40/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z 31 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również tego ich pobierania. Przede wszystkim zmiany dotyczą odpłatności poprzez zmianę zapisu dochodu na osobę złotych netto na dochód na osobę w procentach w stosunku do kryterium dochodowego. Zaproponowane zmiany uwzględniają również zmianę kryterium dochodowego, która ma nastąpić od miesiąca października bieżącego roku. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie norm szczegółowych zasad zaproponowanych w niniejszym projekcie brzmieniu i jednocześnie uchylenie dotychczas obowiązujących prawa miejscowego regulujących omawianą kwestię. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Chciałbym, że uchwały za to nie daje do głosu, żeby nie było nas do głosu. I w tej chwili ogłaszam 15-minutową przerwę. W Warszawie tam.